Siema, z tej strony Dominik. Jak w zeszłym tygodniu, tak i w tym tygodniu witam was w odcinku, na którym wydaję śmieci z dysku. Dzisiejszą modyfikacją będzie Ursus 912-914, ale to zaraz. Na początku kilka informacji, mianowicie w środę wleciał filmik, na którym prezentowałem grabi od Agrofarma i tam pokazałem co nieco animację wchodzenia zawartą w jednej paczce Ursusów, którą kiedyś zacząłem robić, teraz kopałem i kończę. No i posypały się niemiłe komentarze, jakie pisaliście mi do mnie na priv, czyli prywatnie, na Facebooku, że niby animacje takie już zrobił Holigan. No, szczerze nie wiedziałem. W ogóle nie interesuje mnie to, co inni robią, nie śledzę nikogo. Jestem samowystarczający, jeżeli coś potrzebuję, to sam to zrobię. Stali widzowie pamiętają dobrze. W prezentacjach Bizona nieraz wspominałem w grudniu ubiegłego roku, czy nawet na początku tego roku. Nawet pod prezentacją Bizona napisałem w opisie, że pracuję nad animacją wchodzenia. Gdyby nie ten wypadek i bym miał wtedy więcej czasu, wiecie, klasa maturalna, nauki sporo było, to na pewno animacja by się szybciej ukazała. No niestety to wszystko się przedłużyło w czasie. No i teraz dopiero udało mi się ją dokończyć. Tak jak pisały niektóre osoby, że to jest niby skrypt Lua przekonwertowany, nie, to jest standardowa animacja, czyli to jest napisane w animacjach farminga. To nie jest żaden skrypt Lua. Każdy sobie może to dodać, łatwo bardzo. Jak i do każdej modyfikacji, nawet do Bizona, czy do innej modyfikacji, do samochodu nawet możecie dodać taką animację wchodzenia. Także to jest bardzo łatwe do zrobienia. Tak więc z nikogo to nie jest ściągnięte. Nie wiedziałem, że takie coś ktoś robi do farminga, szczerze. No i nie wiem, jak to ktoś kiedyś zrobił. Ja zrobiłem to po swojemu. Zrobiłem tak, jak ja to widziałem. No gdyby nie ten czas, to by na pewno wcześniej to już się pojawiło. No niestety, tak się stało, jak się stało. I dopiero teraz możecie to zauważyć. Też tak jak i wspomniałem na tym odcinku, tak i w tym powiem. Jeżeli zauważę dużo wyświetleń, lajków w górę, komentarzy pod filmikami, nie tylko związanymi z farminga, tam gdzie mam niskie statystyki, to na pewno taką prezentację dostaniecie. A czy prezentację, poradnik, jak dodać taką animację wchodzenia. To tylko od was zależy. Także zapraszam. No i lecimy z tematem. Dzisiejszą modyfikacją jest właśnie Ursus 912-914, kategorii małe ciągniki. Lecimy na sam tył. O, jest to za bardzo. O, w tym miejscu właśnie jest. Widzimy. A jeszcze czekaj, 80, gdzie jest? Nie dodałem. Jest to właśnie podstawka pod tą poprawioną 80, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Tam był problem, ale już wszystko wyjaśniłem, więc nie będę tego wracał. Standardowo żadnych błędów nic to nie posiada, tak jak widzimy, czyściutko. W ten sposób tak wygląda to w sklepie. To trochę do tej 80 czy 902 podobny, no ale na razie jest podobny, troszeczkę podobny. Maska troszeczkę już jest inna. Także błotniki bez, z błotnikami, obciążniki koła tył bez, z obciążnikami, bez lusterek, lusterka stare, lusterka nowe, konfiguracja silnika, czyli to wybieramy naklejki bez naklejek, naklejki 912, naklejki 914, no i naklejki wiadomo, wraz z inną maską się zmieniają, zaraz wam pokażę. Konsola bez konsol, tur 12B od Karasia lub tur 100 z gry domyślny, klapacze bez klapaczy, krótkie, długie, bez... Zaczep górny, tył bez zaczepu, z zaczepem górnym, zdjęte drzwi, założone drzwi i wszystko, tak jak widzicie. Ustawienia ku RWD, AWD, czyli napęd bez napędu. No i mamy maski. Oczywiście, tak jak mówiłem, daje błędów, nie ma żadnych. No i dźwięki, tak jak mówiłem, są już od mojego wujka. Maska stara typ 1, maska stara typ 2 z przeniesionym wdechem. Tak to wygląda. I maska nowa. To też tak wygląda. Teraz w tym momencie stworzę dwie takie bestie, żeby wam przedstawić je w grze. I też to nieco wytłumaczyć, bo też wiele osób no nie potrafi chyba słuchać ze zrozumieniem, że dalej piszą swoje bzdety. Błotniki bez. No tu do napędu to będzie bez. Obciążniki z obciążnikami, lusterka nowe, konfiguracja 914, konsola bez konsol, może to wezmę konsolę, klapacze bez klapaczy, długie, drzwi, tak zostaj, nie, drzwi, założone drzwi, tak żeby były właśnie, o, bez tego, do niego ciągnę, to zostaje i to też zostaje. Tak jak wspominałem, błędów żadnych nie ma,
i możemy śmiało kupić. I teraz ponownie jeszcze raz wejdę. Nie, to jest 902, tu jest 912 i dalej błędów nie ma. I teraz ustawię sobie 912. Bez przednich lusterka nowe, bez naklejek 912. Lusterka kosu ładowacza bez kosu chlapacza może być krótkie. Zaczep górny, wszystko. Maska, no i teraz właśnie jestem tu ciekaw. Wezmę to może maskę. No i okej. No i tak to wygląda właśnie w grze. Tak jak wspominałem na poprzednim odcinku, tak i teraz się powtórzę, bo wcześniej już mówiłem, że tam to kilka błędów posiada ta modyfikacja, muszę je poprawić albo podstawić pod 80 poprzednio wydaną. Będziecie mieli w prawym górnym roku kartę, także możecie sobie zajrzeć i też tamtą modyfikację pobrać, jaką się spodoba. Jak i też zapraszam na inne, i też będziecie mieli w prawym górnym roku gdzieś tu playlistę z modyfikacjami do 19 i może i też do 17 gdzieś tu umieszczę. Także co posiada? Ubogie animacje jak na ten czas. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to syf, który robiłem sobie na początku 19 roku, tuż po premierze Farminga 19, jak sobie złożyłem kompa, więc to też nie jest jakoś bogato wyposażone. Na myszkę otwierane i zamykane lewe drzwi w prawe, dach, jak i tylnia szyba. Z zewnątrz to się tak prezentuje, wewnątrz tak. Odpalny na klawisz Enter, jakimiś tam animacjami odpalania, przekręcania i tak dalej. Oczywiście jak ruszamy, to wszystko jest animowane. Gaz, biegi do tyłu, do przodu. Widzimy. WOM się kręci, wszystkie wentylatory, paski, wszystko to się kręci. Kardan też się kręci, jak widzimy, jest ruchoma oś. Teraz przy maksymalnym skręcie, jak poprzedni ten sprzęt, chyba 902, widzimy, ona nie będzie je... Dupa się nie podnosi przy skręcie. Mamy taki jakby mod ręki. Takie se. Zrobiłem sobie to wtedy, jak grałem, i tak zostało. Nie myślę, że bez sensu jest to usuwać. To tak to wygląda. Oczywiście dym zmienia się wraz ze zmianą tłumika. Teraz kupimy sobie jakieś tam maszyny. Standardowo coś z WOM, jak i przyczepa, by sprawdzić światła i te inne. No i tak jak mówiłem, tak się powtórzę. Przyjdę się do tego teraz. Otworzę sobie wszystko. Na prawy chyba przycisk myszy, w lewo, w prawo możemy regulować sobie zaczep, góra, dół. To jeszcze raz się powtórzę, mianowicie jeżeli chcecie, to animację właśnie wchodzenia, którą możecie sobie dodać do każdej modyfikacji, bardzo łatwo jest dodać takie coś, to tylko musicie, tak jak mówiłem, udostępniać te właśnie filmiki i będzie git. Na klawisz F standardowo światła, klikniemy raz, to mamy tylko dobra, wyciągnąć z głowy, jak to się to nazywa, ale mam posiadany też pulpit. Na klawisz drugi raz F mamy przód, jak i światła w przyczepie. I na klawisz kolejny F mamy halogeny wszystkie, oczywiście wszystkie kierunki, stopy, jak i na desce też mamy kontrolki, to wszystko jak najbardziej działa. Tak to wygląda. I teraz jeszcze zobaczymy bronę. No i jeszcze zapomniałem dodać, możecie sobie dzięki moim poradnikom, będziecie mieli też w prawym tu górnym roku gdzieś playlistę, możecie dodać sobie tu wciul animacji do tych pojazdów, między innymi panel IC, dynamiczną kamerę, tak, że można poruszać się na myszkę, tak jak w Bizonie. Ona jest kompatybilna z animacją wchodzenia, tą co ja tam sobie zrobiłem. Oczywiście też animację możecie dostać z czasem, to tylko od was zależy. Ale również możecie sobie dodać animację taką, że jak dodacie coś na panel IC, to wraz z otwieraniem drzwi jest dźwięk otwierania drzwi. Możecie dodać sobie jakieś naklejki, konsole jeszcze inne. No jest 16 poradników, więc możecie bardzo dużo sobie dodać, ulepszyć te modyfikacje. Na własny użytek oczywiście nie wydając, bo szanujemy wszystkich autorów.
A jak będziecie chcieli wydać, to oczywiście standardowo możecie do mnie napisać, tak jak inni to robią. Właśnie też jest taka seria, jakby, no nie to, że seria, ale mody od widzów. I tam właśnie dużo ludzi prezentuje swoje te modyfikacje. Pisze do mnie, pomagam. Jeżeli chcą wydać, to nieraz na moim kanale coś się tam nagra. A jak nie, to wydają u siebie. Do wyboru, do koloru. No i tak, oczywiście na BO uruchamiamy. WOM działa. Wszystko ok. Węże, hydraulika też również, wszystko ok. Jak podnosimy ciężar, widzimy, to koła się uginają. Oczywiście koła też, to stary model, więc swoje też ma. Ale jak widzimy po wyjściu, dalej wszystko działa. Wszystko się kręci. No jest git, jest git, nie ma do czego się przyczepić. I tak właśnie widzicie, paczka Ursus 912-914 trafia właśnie w tym momencie do was. Będziecie mieli link do pobrania w opisie. Tylko wersja tym razem czerwona. Taką miałem na dysku kiedyś zrobioną i taką wydaję. Kompletnie nie miałem na to czasu, żeby zrobić wersję żółtą, a myślę, że też jest bez sensu robić, ulepszać te mody w tym momencie, skoro jedna jesienią ma wejść już w Farming 22. I tak jak wspomniałem na odcinkach poprzednich, tak myślę i teraz się powtórzę. Wraz z publikacją premierą Farminga 22 myślę, że zacznę modyfikacje robić na Udim, żeby już nie było fototekstury. Także zaczniemy już od Udim i na tych Udimach będziemy kontynuować jakieś tam modyfikacje, nowe modele, jakieś maszyny rolnicze, zobaczymy. Na razie muszę się pozbyć tego syfu z dysku do końca, żeby mieć czysto i z sumieniem wejść w nową karierę, czyli FS22. Czy modyfikacja ta, którą widzicie teraz przed ekranami, jest godna polecenia? Myślę, że tak, błędów żadnych nie ma, nie waży 300 MB jak większość ulepów śmieci w tym farmingu. Waży chyba 23,5 MB, jest w pełni grywalna, posiada wszystkie standardowe animacje oprócz dimów i konfiguracji kolorów. Posiada 11 konfiguracji. Jest git, nawet to ładnie wygląda w tych teksturach, kolorach. Godna polecenia. Jeżeli uważacie, że jest faktycznie ok, możecie udostępnić znajomym, polecić mój kanał, subskrybować, komentować, lajkować, udostępniać. No i wbijać na inne odcinki, tak jak mówiłem, jeżeli zauważysz, że pod odcinkami niezwiązanymi z farminga, tam gdzie są niskie statystyki, ponieważ ja po wypadku to zacząłem dodawać filmiki, no niestety YouTube strasznie mi zaniżył statystyki przez miesiąc nieaktywności. Tak myślę, że pomóżcie mi, odbujemy te staty. I dostaniecie poradnik, jak dodać animację wchodzenia Bypass Zero wraz z dźwiękiem wchodzenia. Na ten odcinek to wszystko. Jeszcze raz zapraszam do pobierania, polecania, udostępniania, komentowania, subskrybowania, lajkowania. No i trzymajcie się, cześć!